Noc w muzeum rozpoczęto wernisażem zbiorowej wystawy Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków. W muzealnych salach poza oglądaniem stałych ekspozycji odbywały się warsztaty przędzenia na kołowrotku, drukowania metodą stempli oraz tkania. Tutaj proponujemy obejrzenie wystawy stałej, która opowiada o historii tkactwa, tradycyjnego tkactwa śląskiego. Z tej wystawy jesteśmy bardzo dumni, ponieważ zgromadziliśmy tu ogromną ilość sprzętu do przędzenia i tkania. Można obejrzeć, a także pooglądać warsztaty tkackie. Pani Bożenka Orczykowska robi pokazy właśnie dla bardzo wielu chętnych, jak powstaje tkanina, bo to jest wielka tajemnica i wielka zagadka dla wielu. Okazuje się, że wcale nie łatwa czynność. Trzeba było się wykazać wieloma umiejętnościami i wielką starannością, aby móc tkać tkaninę lnianą. Dużą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych zwiedzających, cieszyły się lekcje wykonywania glicerynowych mydełek. Na ostatnim piętrze Muzeum Tkactwa można uczestniczyć w warsztatach mydlarskich i pobawić się troszkę właśnie w produkcję mydła. Mydełka, które powstają, mają przeróżne kolory, mają przeróżne zapachy i są naprawdę śliczne o różnych kształtach. Także serdecznie zapraszamy do robienia mydełek razem z nami. Nie, a jak powstaje takie mydło? Dorosłych. Jak powstaje mydło? Nasze w bardzo prosty sposób. Nasze jest tworzone z takiej mydlanej bazy glicerynowej, do niej dodajemy barwnik, do niej dodajemy zapach, wylewamy do foremki, czekamy około pół godziny i nasze mydełeczko jest gotowe. Jak trudnym, ale pięknym rękodziełem jest koronka klockowa, pokazała przybyłym Barbara Kowalska. Ponadto uczestnicy muzealnej nocy oglądali pokaz mody oraz prezentację zespołów muzycznych. Wydarzenie to było doskonałą okazją do spotkania i rozmowy przy kawie i ciastku ze wszystkimi artystami, których dzieła można podziwiać na wystawie. Wiosna w nas budzi głos gilący słów.